Z Emirates Stadium w Londynie witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Na co dzień jest to obiekt Arsenalu. W dzisiejszym meczu Arsenal zagra przeciwko Interowi. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają... Czy będzie prowadzenie? Fantastycznie obronił to Handanowicz. I mamy rzut rożny dla Arsenalu. Dogrywa w pole karne Özil. Po dośrodkowaniu... Szaka! Ponownie rozpoczną grę od rzut rożnego. Z narożnika boiska Özil. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Arsenal wznowi grę wrzutem z autu blisko bramki przeciwnika. Mesut Özil. Z autu niedaleko pola karnego przeciwnika rozpocznie Arsenal. Kościelny. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Na N'Golo. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Daleko wybijają. Pierre-Emerick Aubameyang. Będą szukać teraz okazji do kontry. Özil. Ramsey. Szansa na dośrodkowanie. Niektórzy spodziewali się zapewne rzutu rożnego, ale piłka jednak wyszła na aut. Ramsey. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Lichtsteiner. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Ależ okazja Aubameyanga. Miranda wybija w głąb pola. Ramsey. Arsenal teraz z autu mogą się pokusić o wrzucenie piłki w pole karne. Ramsey. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Inter atakuje skrzydłem. Mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Matias Vecino! Inter za moment będzie wykonywał rzut rożny. Rzut rożnego. Miranda! No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. Centruje z... Perisic! Znowu mają rzut rożny. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Pierre-Emerick Aubameyang. Ramsey. Mesut Özil. No, dobry odbiór po stracie piłki. Wybijają teraz do przodu. Szaka. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Inter atakuje skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. No, ten strzał to jakaś kompletna pomyłka. I powinien przeprosić kolegów. Mesut
Mesut Özil. Ładny atak. Dobrze, przebił się. Rzut karny dla Arsenalu. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Bardzo ładnie uderzył. I piłka ląduje w siatce. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. No i Arsenal teraz prowadzi, jak odpowiedzą rywale. Becino, Brozovic, Nainggolan, niecelnie, strata. No, z tego miejsca można strzelać. Kościelny, Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang. Jest groźnie, może strzelać. Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Dogrywa w pole kar... Aubameyang! No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Aubameyang. Mesut Özil. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Arsenal wznowi grę wrzutem z autu blisko bramki przeciwnika. Ma wolne pole, no, zdecyduje się na centrę. Ma do kogo zagrać. Laurent Kościelny. Ależ pechowe podanie i strata. Wrzut z autu dla Arsenalu. Ramsey, Saka. Będzie szansa dla Arsenalu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Becino. Brozovic. Nainggolan. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Becino. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Henrik Mkhitaryan. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Mesut Özil. Ramsey. Arsenal napiera na przeciwnika. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Koniec pierwszej części spotkania. Sędzia dał znaki. Rozpoczęła się druga połowa. Inter przy piłce.
Zdążył w ostatniej chwili. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Do tej pory szło mu nieźle, ale przeciwnik przejął tym razem piłkę. Pecino. Strata teraz Arsenal przy piłce. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przyjmę Wrsalico. Pecino. Ma szansę na dośrodkowanie. Piłkarze Interu wykonywać będą rzut rożny. Taki stały fragment gry to w końcu jest jakaś szansa, by zmniejszyć dystans do rywali. Trybuny się ożywiły. Nainggolan! Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to... Świetny przegląd pola. Bez konsekwencji. Świetne piąstkowanie. Przyjmę Wrsalico. Zacentrował. Teraz tylko dobrze uderzyć. Wybijają teraz do przodu. Aubameyang. Piłka wzdłuż linii bocznej. Pierre-Emerick Aubameyang. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Uderza! Trochę zabrakło, ale próbują zwiększyć przewagę. Icardi. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Henrik Mkhitaryan. Aubameyang. Arsenal idzie do przodu z piłką. Ależ setka Ezila. Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. No, udało się przejąć. Mają teraz trochę miejsca. Czy zdołają zagrozić bramce? Przejęli piłkę, popatrzmy. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Henrik Mkhitaryan. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Nainggolan. Ładnie, prostopadle zagrał Nainggolan. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Mogą teraz skarcić rywali. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.
Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Mohamed Elneny, Alexi Iwobi. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Yao Keita, N'Golo. Inter atakuje skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. I piłka wybita do przodu. Nie bardzo mu się to udało, strata piłki. Centruje na dalszy słupek. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Aubameyang. Nketiah. Pierre-Emerick Aubameyang. Brozovic. Jest pressing ze strony rywali. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Jedna bramka przewagi Arsenalu to niewiele. Chwila nieuwagi, błąd i może być remis. Ramsey. Mesut Özil. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Brozovic. Dobre podanie, minęło linię obrony. To może być wyrównanie? Nie, nie ma bramki, ale szkoda. Cóż, powinien być remis. Nie wiem, czy zdążą, czy zdołają jeszcze raz zaatakować. Taka akcja wymaga świeżości, a tej brak. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Pościelny. Mohamed Elneny. Nketiah. Ramsey. Aubameyang przed szansą. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Spójrzmy na to jego piękne uderzenie. Hat-trick to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie. Wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Jeden, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Sędzia gwizdze po raz ostatni i mamy zwycięstwo Arsenalu.